Rzeczypospolitej. Proszę. Paweł Kurtyka, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Panie profesorze, mam pytanie dotyczące przyszłorocznego budżetu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, uszczuplonego o 10 zł. W projekcie Platformy Obywatelskiej zakłada 10 milionów złotych, tak. W projekcie pomysłu zakładano, że te pieniądze zostaną podzielone przez inne pomiędzy inne miasta, które też posiadają potrzebę odnowy zabytków. Tymczasem te 10 milionów złotych poszły na gospodarkę wodną, na Muzeum Historii Żydów Polskich i na mniejszości etnicznie narodowe. Czy panu się to podoba, takie rozwiązanie? Proszę państwa, to bardzo dobre pytanie jest i akurat ja tym tematem się... Nie, to nie jest płaski komplement, naprawdę. Ja się po prostu tym tematem bardzo, bardzo często zajmuję, bo to jest moja działka u boku prezydenta, dziedzictwo narodowe. Jest bardzo silna presja wielu miast w Polsce, żeby wyrwać coś z tych pieniędzy krakowskich. Ja rozumiem tą presję, ale wspieram dotychczas to rozwiązanie, które funkcjonuje od wielu już dziesięcioleci. Bo jako historyk wiem, że takiej perły polskiej historii i kultury jak Kraków nie ma. Że te kilkadziesiąt milionów przez kilkadziesiąt lat ułożone na Kraków, no daje ten efekt, który jest. No Kraków jest dzisiaj klejnotem w europejskiej historii i koronie. Gdyby te pieniądze rozdysponować po całej Polsce, Kraków byłby zaniedbany w stanie ruiny, a i w innych miastach takiego postępu by nie było widać. Więc ja jestem za utrzymaniem tego do tej pory. Z tym, że tak naprawdę, proszę państwa, prezydent jest tutaj tylko depozytariuszem. Kiedyś zdecydowano, tutaj zaraz się narażę kolegom z PiS-u, tu te pieniądze kiedyś były w Kancelarii Rady Państwa, bo rozwiązanie jest jeszcze z czasów PRL-owskich. Były w Kancelarii Rady Państwa, przeniesiono tą kompetencję budżetową do Kancelarii Prezydenta, ale pieniądze przyznaje Parlament. Prezydent nie ma najmniejszego wpływu na to, ile pieniędzy Parlament przyzna na ten fundusz. Prezydent nawet jest jakby płaci negatywne koszty tej sytuacji, bo 30 parę do 40 milionów złotych corocznie jest wpisane w budżet kancelarii, a potem różni obłudnicy polityczni, a w systemie parlamentarnym tych obłudników nie brakuje mu, rozdzierają szaty i mówią, patrzcie, najbardziej rozbudowany budżet kancelarii w Europie, zapominając, że znaczna część tego budżetu to są pieniądze, które idą na Kraków, a prezydent jest tutaj tylko bardzo czującym się sympatycznie, ale depozytariuszem. Tyle, ale moim zdaniem niech zostanie jak jest, bo jak się będzie zacznie... będzie jakiś mocny głos z kancelarii, żeby utrzymać ten fundusz? Słucham? Czy będzie jakiś mocny głos prezydenta, żeby utrzymać ten fundusz, nie likwidować go? Bo poseł Niesiołowski chce go zlikwidować przecież całkiem. Od tego... Prezydent ma doradców, żeby oni mówili trochę śmielej i trochę inaczej. Oficjalnie mogę panu odpowiedzieć, że prezydent uszanuje w tej sprawie każde rozwiązanie, które podejmie parlament, bo to jest rozstrzygane ustawą parlamentarną oczywiście. Prezydent też ma inicjatywę, panie profesorze. Słucham? Prezydent też ma inicjatywę ustawodawczą. Ma oczywiście, ale jak widzicie państwo... Może jako doradca od spraw historii za poproszeniem... Wziąłby pan długopis i napisał taki projekt ustawy, który by gwarantował, że te pieniądze w Krakowie pozostaną. No ale przecież jest taki projekt ustawy, co ja mam pisać? Pan doskonale, panie profesorze, wie, że przyszły rok jest ostatnim rokiem, kiedy pieniądze trafiają do Krakowa w tej postaci, według tej ustawy, która obowiązywała. W przyszłym roku te pieniądze, które pomniejszyła Platforma Obywatelska o 10 milionów, są ostatnim rokiem. W tej kwocie, która była do tej pory przyznawana. Znaczy wie pan, zawsze może być butelka w 8/10 pełna i niestety w 2/10 już pusta. Może byśmy najpierw podziękowali Platformie Obywatelskiej, że rządzi, jak to wypominacie skrzętnie, już niebywale długo, niemalże wieczność i przez tą wieczność nie ruszyła tego rozwiązania. A będzie... To jest łaska jeszcze. Łaska jest nie, to, że ustawa, nie, która nie łaska, ty, nie od 1985 roku i pan doskonale, panie profesorze, o tym wie, że od czasów PRL-u ta ustawa obowiązuje. Przetrwała tyle rządów i za czasów Platformy Obywatelskiej jest zlikwidowana. To jest ostatni raz, ostatni
ostatni rok, kiedy pieniądze w ten sposób będą przyznawane Krakowi. I teraz krótka odpowiedź. Panie doktorze, ja jestem sercem po stronie Krakowa. Przez moje wypowiedzi jednoznacznie wynikało przecież. Nie wiem, dlaczego pan mi się rzucił do gardła, że ja bronię tego rozwiązania, ale można oczywiście dusić obrońców. To jest dobra droga, zwłaszcza dla radykałów. Natomiast też pamiętajmy, bo z tego, co pan... Wystarczy tylko uważnie słuchać tego, co pan powiedział. Od ponad 30 lat kilkadziesiąt milionów ekstra idzie na jedno miasto. Nie dziwmy się innym, że łakomie patrzą. Bo rzeczywiście ten krakowski cukierek jest zachętą dla innych. To nie miejmy pretensji do Sandomierza, do Wieliczki, do Olkusza, do wielu, wielu innych miast, że oni też by chcieli polizać tego lizaczka. No tak, ale jak zabieramy 10 milionów, to dajmy je innym miastom, a nie na Muzeum Historii Żydów Polskich, czy na gospodarkę wodną, czy na mniejszości etniczne narodowe. To nie o to chodziło w samym pomyśle, prawda? Gdyby to wszystko było aż tak oczywiste, to i rozwiązanie było oczywiste. Moim zdaniem jak na razie skutecznie daje się bronić tego rozwiązania. Myślę, że wszyscy, którym to rozwiązanie jest bliskie, powinni raczej szukać jakiegoś dialogu w tej sprawie z większością rządową, niż wieszać jej się u szyi i zamiast pamiętać, co do tej pory dobrego zrobiła, już w tej chwili tarmosić rozwiązaniem, które jest przyszłościowe. Ja mam świeżo w uszach słowa pisowskie, że rok 14 będzie rokiem wielkiego. Nie przesądzajmy, co w końcu 14 zamykając temat, poznaliśmy zdanie, mocne zdanie, rozumiem, istotne prezydenckiego doradcy w sprawie pieniędzy dla Krakowa. No, panie profesorze, pan pozwoli, zostajemy dalej w Krakowie, ale na moment. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pytanie do pana.